Gość na 96FM W naszym studiu są goście, a właściwie jeden gość Ze mną jest Zosia Ściga i dzień dobry, witam cię serdecznie Część duetu Atawizm, dzień dobry Zosia, słuchaj, będziecie grać koncert jako grupa Atawizm już jutro W Regionalnym Centrum Animacji i Kultury Borcak teraz właśnie podczas wakacji ma takie imprezy koncertowe Podczas których właśnie prezentują się nasze młode, lokalne kapele Będziemy zapraszać, ale przede wszystkim też tak bym chciał ugryźć tę naszą rozmowę w kierunku tych, którzy być może jeszcze o atawizmie nie słyszeli. Powiedz, jaką muzykę prezentujecie i czego taki właśnie słuchacz może spodziewać się po Waszym koncercie jutro. Dzień dobry Państwu. Um... Jesteśmy zespołem, który jest właściwie duetem. Jestem dzisiaj tutaj sama, ponieważ Mateusz Kamiński, który gra na perkusji, perkusjonalniach, od, od niedawna także na perkusji elektronicznej, dopiero jedzie do Zielonej Góry autobusem. Pochodzi ze Sława, a kilka dni temu wróciliśmy z festiwalu z giełdy w Szklarskiej Porębie. Dlatego cały czas jesteśmy w rozjazdach, dużo jeździmy po Polsce z różnymi koncertami. Podczas jutrzejszego koncertu słyszą Państwo głównie muzykę rockową, naszą autorską. Muzykę rockową, mamy różne serie utworów. Jedną z nich, trochę ją udostępnialiśmy, bo mamy już ją pięknie nagraną. Zresztą też e, w studiu Regionalnym Centrum Animacji Kultury, to jest seria nawiązująca do obrazów, do obrazów mistrzów, e, impresjonistów, ale niedawno zaczęłam pisać teksty. E, Trochę inne, trochę może ostrzejsze, bardziej kontrowersyjne. Jeszcze ich nie udostępnialiśmy, bo cały czas je nagrywamy, cały czas nad nimi pracujemy, ale jutro zagramy kilka takich nowszych piosenek. Sądzę, że dość interesujących, więc serdecznie zapraszam, bo na koncertach jest jedyna możliwość na razie, żeby je posłuchać. Jeśli chodzi o waszą muzykę, to jest czym, że tak powiem, tapetować ściany, jeśli chodzi o, o sukcesy, bo macie sporo takich właśnie nagród na swoim koncie. Myślę Zosia, że to jest dobry moment, żeby też właśnie pochwalić się tym, co macie już, jeśli chodzi o wasze konto z muzycznymi nagrodami. Tak jak mówiłam, dużo jeździmy po festiwalach i w tym roku podczas tych wakacji. Sądzę, to nam się bardzo dodzięczyło, ponieważ na samym początku wyjechaliśmy na Bazunę, gdzie w tym roku graliśmy jako goście, a w zeszłym byliśmy laureatami pięciu nagród. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Natomiast zaraz po, koncertu, po koncercie w Regionalnym Centrum Animacji i Kultury wyjeżdżamy dalej w Polskę do Józefowa. Tam jest ekofestiwal, na którym w zeszłym roku byliśmy laureatami pierwszego miejsca. Także bardzo się z tego cieszymy. Też dużym sukcesem było dla nas zagranie na bardzo dużej imprezie, imprezie Juwenalia Krakowskie, gdzie byliśmy supportem Strachów Nelachy i TILAWU. No to piękna pochwała teraz, bo rzeczywiście mm, Juwenalia i granie w Krakowie to już jest y, coś. Był stres czy po prostu dla was to już jest tak, że wychodzicie instrumenty w dłoń i po prostu to się dzieje, to płynie? Faktycznie im dłużej gramy, sądzę, tym mniej się stresujemy. Akurat na, juwenalia, ju, na Juwenaliach Krakowskich, gdzie e, grałam przed moimi ukochanymi zespołami, ale też z publicznością, czułam bardzo dobry klimat, bo oni, sądzę, słuchali takiej muzyki, jaką my gramy mniej więcej. E, tam się nie stresowałam, tam naprawdę się dobrze bawiłam. Zależy od koncertu oczywiście też, jaka jest... Jaka jest publiczność, jak reaguje, gdzie gramy, czy to jest. Czy są trochę trudniejsze warunki, bo gramy na przykład na jakiejś imprezie, gdzie ludzie się też bawią, jedzą i przy okazji słuchają, czy gramy specjalnie dla publiczności, ale zawsze jest fajnie, zawsze cieszymy się, kiedyś byłam na koncercie raz Dwa, Trzy, gdzie Adam Nowak powiedział bardzo fajne zdanie. Sądzę, że to też pasuje, że nigdy zespół nie jest, że nigdy publiczność nie jest źle dobrana do zespołu ewentualnie zespół, jeśli dobran do publiczności, więc tego, tego słuchamy i mamy nadzieję, że trafiamy do części chociaż publiczności. Zawsze staramy się, żeby odbiorca znał w naszej muzyce echa różnych gatunków. Też trochę mieszamy w tych gatunkach. No a jakie to są gatunki, gdybyś tak miała określić tą mieszaninę? To jest pop, rock, może elementy folku, który też coraz bardziej dziś wchodzi w tej, takiej, do tej takiej muzyki mainstreamowej, jak to wygląda. Przede wszystkim rok, ale często nas się także zalicza do piosenki poetyckiej, piosenki autorskiej. Sądzę, że to właśnie ze względu na te elementy w tekstach nawiązujące do sztuki, na przykład do obrazów, także teraz napisałam utwór nawiązujący do y, wyspińskiego, do Bolesława Śmiałego, jego dramatu, ale także kilka utwórów do, nawiązujących do Gombrowicza z okazji roku Witolda Gombrowicza. Także mamy elementy folku, ostatnio robiliśmy chociażby interpretację utworu ludowego, także będzie zagrany podczas koncertu w RCAK. Ostatnio też napisałam tekst, który sądzę będzie piosenką z Pogranicza rapu, ale nad nią jeszcze pracujemy. A nad czym jeszcze pracujecie, bo wiesz, jak to jest. Koncerty, rozjazdy, m, pisanie tekstów. Czy też w tym jakby czasie waszej takiej działalności muzycznej macie też plan na przygotowanie dłuższego materiału w formie albo cyfrowej, mówię o płycie, albo właśnie w formie krążka CD? Mamy materiał. Faktycznie chyba już bardzo duży, e, mniej więcej na dwie godziny grania koncertowego, być może nawet byłby dłuższy, gdybyśmy wszystko, zebrali wszystkie nasze nowe i stare utwory. Na razie jeszcze nie planujemy ich wydawać w formie płyty, ponieważ chcemy, żeby ta płyta była bardzo spójna, żeby opowiadała jakąś historię, żeby te utwory były różne, ale też, sobą, ale też się ze sobą łączyły i z tym sądzę też czekamy na wydawcę, żeby ta płyta od razu mogła być jakoś promowana. To teraz jeszcze podpromuj koncert, który jutro nas czeka w Zielonej Górze tak żeby jak najwięcej osób usłyszało o was no i przede wszystkim żeby też jak najwięcej osób mogło się zasłuchać w waszej muzyce. Serdecznie zapraszam jutro do oryginalnego Centrum Animacji Kultury do sceny plenerowej. Tam jest nie, nie tylko zapraszam na naszą muzykę, która mam nadzieję spodoba się państwu, jest naprawdę bardzo różnorodna, ale także po prostu do pięknego miejsca, pięknego parku. Oraz zapraszam również wcześniej na lato kulturalne, ponieważ tam codziennie odbywają się wspaniałe warsztaty. Chociażby jutro będą zajęcia taneczne dla dorosłych, zajęcia tkackie dla dzieci. I codziennie są takie e, świetne zajęcia dla różnych osób w różnym wieku. Zapraszam serdecznie. A my oczywiście zapraszamy na koncert zespołu Atawizm, ten już jutro, a zapraszała Zosia. Ścigaj, dzięki bardzo za spotkanie o poranku. Bardzo. Gość na 96 fm.